W Ostródzie ruszyła kolejna edycja programu prac społecznie użytecznych. To forma aktywizacji osób trwale bezrobotnych, którzy będą pracować w miejskich instytucjach. Pomogą w szkolnych i przedszkolnych kuchniach, pomogą w pracach porządkowych przy stadionie i zamku, pomogą w utrzymaniu czystości w środowiskowym domu samopomocy. Do prac społecznie użytecznych zakwalifikowano w tym roku 49 osób. Każda będzie otrzymywała wynagrodzenie. Te osoby otrzymują 8,30 za jedną godzinę pracy. Ale otrzymują to nieopodatkowane. Przeliczając te 40 godzin miesięcznie, to wychodzi średnio 2 godziny dziennie. Dla instytucji miejskich jest to bardzo cenne wsparcie. Te osoby pracują na przykład w szatniach, przy kuchni, w szkołach, prace porządkowe, prace konserwacyjne. No i tak oceniając po tych 14 latach, no, ten program przynosi wymierne skutki. W tym roku na ten cel przeznaczamy kwotę około 150 tysięcy złotych, z czego 60% jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostała część są to środki własne gminy. Corocznie do programu prac społecznie użytecznych zgłasza się przynajmniej dwukrotnie więcej osób niż jest miejsc. Często się zdarza, że osoby wykonujące zlecone im zadania dostaje propozycje dalszej współpracy w instytucjach, do których zostały przydzielone.